Także witam tutaj wszystkich. Mamy dzisiaj piątek. Nie pamiętam, który dokładnie dzień maja, ale koło 18, także tam plus minus w każdym razie. I teraz tak, jesteśmy na tym polu rzepaku, gdzie 9 kwietnia, jak chodziłem, pokazywałem, że niby tutaj jest najgorszy. O dziwo, jak przyszło ciepło, ten rzepak ładnie się rozrósł. No i no nie spodziewałem się takiego widoku, ale jedziemy pryskać. Tutaj jeszcze jako tako jest niski, dlatego że właśnie słabsze pole, ale na tym lepszym kawałku o kształcie trójkąta to normalnie ten ciągnik pływał, nie było go widać. W ogóle lance to ledwo wystarczały. Teraz jest trochę opuszczony opryskiwacz, bo rozkładałem te lance. No i w ogóle tutaj na opryskiwaczu są podniesione maksymalnie, że wyżej się nie da. Na podnośniku też maksymalnie trzeba jechać podniesionym. No i co? I lecimy. Oprysk na, jak to się tak, oprysk tak potocznie mówiąc, na opadanie płatka, a dokładniej tu jest na grzyba i na grzyb, czy tam no to choroby te grzybowe, czyli zabieg T2. A jeszcze do tego jeszcze chronimy właśnie rzepak od jakichś tam szkodników. No to co, lecimy. Tu na trzeci bieg będzie nastawione, tu włączone. Trzeba tylko wjechać i podnieść do góry. Dobra. Tutaj ten dół taki był wymoknięty. Ja tutaj nie jeździłem tak ścieżką, ale tam dalej widać ścieżkę. Mniej więcej to tak by było. Tu przekręcam. Tu włączam ten bieg. Jadę. Dużo wyrosło, pryskam później randapem tamten dół. O, tu ładny rzepak. Kurczę. Dobra, później pokażę jeszcze na drugim polu, tam gdzie trochę to lepiej wygląda.
Dobra, i kolejne pole. Tam za tamtym rzepakiem rumianek jest. Może będę wracał z tamtej strony, po prostu później wam pokażę, a na razie jedziemy sobie od brzegu. Pole o powierzchni 12 hektara. Dobra. Takie tereny trochę podmokłe. Będę pryskał sobie na czwórce i na dwie sekcje, to wtedy będzie o większym ciśnieniu. Zamykam sobie to od lewej strony. Zobaczcie, jak ładnie się traktor prezentuje. Dobra, ja jeszcze wam tam pokażę rumianek później, jak wygląda na dziś dzień. A ja sobie tu jadę, bo tu na czwórce to będzie trochę szybciej. Trzeba się pilnować ścieżki, której zresztą ledwo widać. Zarosło jak nie wiadomo co. Teraz ruszyło to szybciutko.
Generalnie z pryskania rzepaku to będzie tyle, no bo co tutaj więcej nagrywać, jak jeżdżę po rzepaku i pryskam. Nic większego nie ma. Tutaj tylko zauważyłem, że Władimirec mi tu rwie na tym zaczepie tego rzepaku, także są straty przez to. Widziałem, niektórzy to potrafią czepiać jakieś plandeki tutaj, żeby to właśnie ograniczyć te wyrywanie. No cóż, będę próbował robić to już w następnym roku, bo teraz... No już jest za późno, zostało mi tylko raptem 4 przejazdy przez całą szerokość pola. A teraz idziemy do Rumianku, zobaczycie. Tu rzepak ktoś ma. Też jeszcze nie pryskał, chyba że dużo wcześniej pryskał na opadanie płatka. No i tu widzimy Rumianek. Tutaj nawozy na początku nie dosiały. Ale o, tutaj dalej, to proszę bardzo. Gęsty, ładny. To było zawsze jedno z najgorszych pól. Ale jak zostało dobrze nawapnowane, czy wywapnowane i dobrze odpowiednio nawożone, to i mamy właśnie taki oto rezultat. Gęsty rumianek. No ładny. Tylko ciekawe, czy będzie gdzie to sprzedać. Jeżeli ktoś się znajdzie, jakiś interesant, który chętnie to kupi, to chętnie sprzedam. Nie ma najmniejszego problemu. Także widzicie, już rośnie tak, że zaraz i będzie nie za niedługo kwitł. Komary latają nad głową. No i póki co na polach u nas znajduje się dużo żółtego koloru. A następnie właśnie rumianki zakwitną, ale tu już będzie tych mniej rumianków, bo nie wiem, już się to kończy powoli to wszystko. Rynek jest przepchany tym rumiankiem, że tak powiem. A tutaj rzepaki, że tak powiem, kwitną, rozkwitło się to wszystko. Dobra, nie mam czasu tutaj tak gadać za bardzo, bo jeszcze tę beczkę muszę wypryskać i jeszcze pojechać napompować drugą i znowu przyjechać tutaj dopryskać. No, także trochę czasu tu zejdzie. Taka ciekawostka, dałem dla pewnej osoby, bo robię prywatnie u kogoś młodego rolnika i już złożyłem papiery i tam będą działania, jeżeli chodzi o to. To tak jakby w tym roku złożyłem, także jeszcze minie pewnie ze 2 lata, zanim cokolwiek zacznie się działać, jeżeli w ogóle tego młodego rolnika dostanę. No i co? Widzimy się już wkrótce przy następnych pracach polowych, przy następnym jakimś filmiku. I na razie Wam i cześć. Yeah!